znowu jestem piękny, umalowany, ale to taki urok, jak się maluje o tak do góry i wszystko na ciebie leci. Dzień dobry, drodzy widzowie. Jest sobota, jest brudny strój roboczy, to znaczy, że będziemy się urabiać po pachy. Trochę nas na działce nie było, podróże w czasy, a jak nie podróże i w czasy, to pogoda przeszkadzała, no i tak w kółko coś. Ale trzeba nadrobić zaległości, więc dzisiaj będziemy impregnować tą oto wiatę. Zapraszam. A filmy z budowy tej wiaty, któreś z poprzednich, zapraszam, możecie obejrzeć. Sprawa z tą wiatą nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, a to dlatego, że będziemy to malować po amatorsku, impregnować po amatorsku. Sprawdzone przeze mnie, wiele lat tak robię i nic się nie wydarzyło i podejrzewam, że wiele ludzi w naszym kraju robi tak samo i nic się złego nie wydarzyło. Tak jak w moich poprzednich filmach z budowy tej wiaty były tam jakieś komentarze o katastrofach, które mają się stać. Może się nie staną. Wiata jak to wiata została zbudowana z surowego drewna. Pierwszy błąd, który mi zarzucaliście, to to, że nie zaimpregnowałem drewna przed skręcaniem jej, przed budową. Tak, to prawda, nie zaimpregnowałem i od początku nie zamierzałem tego impregnować, dlatego że łatwiej mi tak jest po prostu, niż każdą oddzielnie tą deskę smarować i tak dalej. Nie chciałabym się tego robić, tu nie ma to absolutnie znaczenia. Po zbudowaniu z surowego drewna konstrukcyjnego obudowaliśmy tą wiatę oto takimi deskami typu rancho. Jest to olszyna, która została pocięta bezpośrednio z bali. Ja ją swego czasu umyłem, żeby nie było tego pyłu na tym i jest ok. Gdzieniegdzie już tam trochę ciemnieje, jakaś lekka sinizna wchodzi, ale jak 90% ludzi, ja bym się kompletnie tym nie przejmował. Jak się pomaluje impregnatem, naprawdę nikt się temu nie będzie przyglądał. Maluję, zaraz pokażę wam, jakim impregnatem będę malował. Maluję typowym śmierdziuchem, więc będzie ok. Drugim problemem jest ta kora, że nie obrałem z tej kory. Straszycie mnie, że będą tam robale, cuda na kiju, korniki. Wydaje mi się, że zrobię następująco. Odpadnie, kiedy odpadnie, a teraz się po prostu porządnie to zaimpregnuje. Gdzieś tam wsiąknie. Jak odpadnie, to i tak to trzeba przecież impregnować po 2-3 latach ponownie. Nie sądzę, żeby dłużej, ale tak to będzie wystarczyło. A impregnować będę takim oto impregnatem Vidaron, niby 6 lat gwarancji, powłokotwórczy, ogrodzenia, altany, meble ogrodowe, elementy elewacji, 4 w jednym, kolor palisander królewski. Przyznaję od razu szczerze, że nie będę się stosował do instrukcji. Tam jest o oczyszczeniu powierzchni, odpyleniu, szlifowaniu. Nie, po prostu tego nie będziemy robić. Rzadko kiedy widzę, żeby ktoś na przykład po paru latach, jak sobie impregnuje jakąś altanę, plac zabaw, to brał i szlifował, wszystko czyścił. Po prostu ludzie malują i tyle. Instrukcja instrukcją, oczywiście należy się do niej stosować. Ale ja tutaj nie będę się stosował. To jest po amatorsku, po mojemu. Zakupiłem 4 takie opakowania w bardzo dobrej promocji. I tak naprawdę sugerowałem się tylko 2 rzeczami, jeśli chodzi o ten impregnat. Ceną? Cena była bardzo dobra, bo za takie wiaderko 4,5 litra zapłaciłem 109 zł w promocji. Jeszcze zwracali 30% na kartę, więc była jakaś tam dobra promocja na to. I druga rzecz, którą ja się zawsze kieruję, to są opinie użytkowników. Wiem, możecie oczywiście powiedzieć, że opinie są jakieś kupione i tak dalej. Malowałem Vidaronem wiele razy. Wszystko się trzyma. Nie wiem, czy 6 lat to wytrzymuje, bo z reguły takie rzeczy, jak malowałem, to nie wiem, 3-4 lata to był maks. Tak naprawdę nie dlatego, że to nie zachowało swoich właściwości impregnacyjnych, tylko tak, żeby odświeżyć po prostu się malowało. To tyle tak z własnego doświadczenia. Tutaj podejrzewam, że będzie ok. Pogoda jest luks, bo nie jest gorąco, nie jest chłodno, nie wali deszcz, więc można spokojnie impregnować. I teraz pewnie się ptaszki, świergolaszki zastanawiacie, jak ja wlezę na ten dach. Już ja nie wlezę, bo się boję, że przy mojej masie, żeby go tam nie dziabnąć. Może jak będę musiał, to wlezę. Na razie chcę wysłać
małżonkę na ten dach. Tu mam od sąsiada już pożyczoną taką prowizoryczną drabinkę. Zaczynam nietypowo, bo małżonka potem wlezie na dach i będziemy malować na dachu. Robi prace ogrodowe, a ja zaczynam od smarowania tutaj wewnątrz i zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę, jakie ty tu piękne robisz te. O, to też zrobimy film o tym, jak będziemy ogródek robić, jaki piękny szpadelek do podcinania o trawniczków. Oni nawet robią na tych amerykańskich TikTokach, że tak lekko pod kątem to podcinają. Tak. Tak, że tak, o, jak tak wycinają, to tak, nie? Że to wtedy jest tak pod kątem i to niby ta trawa tak tu nie wrasta. Niskobudżetowy majster ma chociaż rękawiczki do malowania. No i małżonka mówi, żeby tych słupeczków, co tutaj są, to tak nie zachlapać za bardzo, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie obrobione, żeby takich tu plam nie było. Więc majster ma stary ręcznik. O, zaczniemy sobie tu malowanie od tego rogu. I tu od góry. O, to może nie pochlapiemy, nie? O, obłożymy ten słupeczek. Opsaj. Jeszcze z drugiej strony pójdziemy. Dobra, i słupeczek nie będzie teraz obchlapany. Tu jakoś tylko się zasmaruje. Tu ta słoni. Dobra, będzie dobrze. Mam tak, pędzel. Mam pędzel jakiś stary taki, o. Szeroki. I dwa ławkowce. Takie szerokie. Tym ławkowcem będziemy smarowali. Nie będziemy tam na drobne się rozmieniać. Gdzieś tam to wejdzie wszędzie. Wejdzie, nasmaruje się tu, o. Wszędzie w lizie będzie dobrze. Testowałem różne impregnaty. Ten należy do tak zwanych śmierdziuchów. Najgorsze według mnie są te takie woskowe, co to woskiem się smaruje i to tak średnio potem wygląda, jaki się sprawuje, przynajmniej u mnie. Natomiast takie się najlepiej śmierdziuchy. One są takie mocno, o, wodniste, jak słychać. Trochę wstrząsnąć przed użyciem. Cztery puszki po 4,5 litra. Ciekawe, czy starczy na dwukrotne malowanie. Otwieramy. Oczywiście, po co mieć ten śrubokręt? Lepiej coś znaleźć pod ręką, nie? Po amatorsku. O, 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 otworzyło się. No i jest. Puh. Dobra, no to co? No to za ojczyznę. Cyk. I lecimy. O, ładny. Będzie ciemniutki taki. Pytanie, jak drewno to złapie. Dwukrotnie będziemy impregnować, proszę państwa. O, ładnie! Ale elegancko! Fiu, fiu! Majster, ładny żeś kupił. O! Tam, żeby powłaziło wszędzie, gdzie tam powinno powłazić. O, hopsaj. Tutaj. Na kamery nie chlapało. No i taka będzie zabawa dzisiaj, moi drodzy. O. O, ładnie pije. Już drugą warstwę to tak nie będzie piło. Tak mi się przynajmniej wydaje w teorii. O, człowieku, ty to będziesz malował 3 tygodnie, coś czuję. Żona, właś na górę i smaruj. Ładnie. Naprawdę ładnie będzie. No, dobra. Smaruję i wracam jak kawałek. Tu nie ma żadnej filozofii, po prostu mucimy, odsączamy i jazda. O, tam gdzie sięgnę. Dobra. Bardzo ładnie. Nie polecam wałkiem malowania, bo wałek nie wsmaruje wam tak towaru drewno jak pędzel. Mamy pierwszą puszkę. Zeszła cała. Chyba ją trochę źle zamieszałem, bo na dnie była bardziej gęsta, ale to myślę, że druga warstwa to
pokryje. Bardzo dużo się udało pomalować tą jedną puszką, bo jest połowa dachu od góry i połowa wiaty tu właściwie w środku, czyli jedna puszka. Ja myślę, że te cztery puszki spokojnie na ten pierwszy raz starczą. Drugi raz wiadomo, będzie dużo, dużo mniej szło, bo te dechy strasznie, strasznie chłoną. Ale to masakrycznie. Porównując z tymi, co są na dachu, to te makabrycznie, czy słupy też wcale nie chłoną, natomiast te makabrycznie. Ale myślę, że po pierwszej warstwie bez problemu to wchłonie. Bardzo ładnie jest. Nie wiem, kamera chyba nie oddaje tego koloru, ale jest to naprawdę fajne. Zobaczymy w całości, jak to będzie wyglądało. No już to super wygląda. 4,5 litra, jedna puszka poszła, drugą już przyniosłem i lecimy dalej. O, a tutaj już majster przywiózł, będzie dach. Drugi gatunek, tania blacha była, dużo arkuszy i będziemy kładli. A właściwie małżonka będzie kładła, bo ja tam nie wlezę. Czy jestem uwalony całą farbą? Być może. Czy mógłbym to zrobić czyściej? Być może. Ale czy jestem szczęśliwy z pomalowania wiaty? Tak, dlatego będę tak wyglądał. A teraz małżonka włazi na dach. Proszę bardzo, mamy piękną drabinę. Próbujemy. Pamiętaj, że jak zlecisz, to chyba dobre ubezpieczenie masz, nie? Ja ci podam wiaderko z farbą. No ja wiem, tylko że jak ja tam wlezę, to już mogę tam zostać. I to jest zasadniczy problem. Słuchaj, chłopy takie wielkie na dach do sąsiada wchodziły, jak ja, no to chyba ty też dasz radę, nie? Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, jak te chłopy na to wchodziły. Proszę bardzo. Bo to się gibie tak, że powątpiewam, szczerze mówiąc to. Trzeba będzie drabinę skołować od jakiego sąsiada innego. A taką prawilną. Chociaż na tyle długą, żeby się dało to oprzeć. Prawa z drabiną się nie sprawdzi. Nawet dorobiłem dodatkowe szczebelki. Ale i przyniosłem swoją. Ale to nie jest to. Przyznać się do tego, że człowiek się boi, to nie wstyd. Do tego, że jest głupi, to może wstyd. Ale do tego, że człowiek się boi, to nie jest wstyd się przyznać. A ja się boję tak wejść na takiej dziwnej drabinie albo drugiej za krótkiej. Wiem, pięknie wyglądam. Dopiero pewnie przy montowaniu będę widział, jak wyglądam. W każdym razie muszę skołować jakąś drabinę od sąsiada. Chyba lepszą, bo inaczej się nie wejdzie na dach. Podsumujmy, co zrobiłem pierwszego dnia przez 6 godzin. Tada! Zabrakło. Nie chciałem otwierać kolejnego wiaderka. Poszły 3 wiaderka. Została pomalowana w środku i na zewnątrz. Kolor jest bardzo ładny, bardzo ładnie to wygląda. Taki brąz szary. Fajnie to wygląda. Tu zabrakło dosłownie kawałeczka. O tu. I tu na tą deskę i na tą przednią. A tak to w środku całe jest wszystko elegancko zaimpregnowane. Oczywiście na raz, żeby nie skłamać. Nie no, super to wygląda. Kamera tego nie odda, ale naprawdę bardzo fajnie i tam, gdzie grubiej trochę się pomalowało, to już widać efekt, że będzie bardzo, bardzo ładnie. No i poszły 3 wiaderka, 4,5 litra. Mam jeszcze jedno, czyli powinno starczyć na cały dach i te niedomalowane, o tutaj, kawałki. Natomiast muszę podjechać i kupić, tylko teraz się zastanawiam, ile, żeby nie kupić znowu za dużo i nie kupić za mało. Więc teraz na jutro muszę kupić, żeby to na drugi raz pomalować. Chociaż nie powinno już tak chłonąć po pierwszym malowaniu, więc myślę, że trzy trzeba kupić. No. Trzy trzeba kupić. Wyglądam pięknie. Powinienem się lepiej zabezpieczyć. Ale dzięki temu będę mógł dłużej posiedzieć w wannie, wymoczę się tak porządnie i wszystko puści. No, to sprzątam. I dla was to będzie chwila, dla mnie to będzie dzień jutrzejszy. Dzień następny, pięknie wyschło i przyszedł sąsiad z pomocą. A, i odmyłem się, elegancko, bardzo dobrze schodzi. Da się uratować, nie trzeba jakichś rozpuszczalników, tak jak kiedyś od farby olejnej. Proszę bardzo, mamy piękną, wysuwaną drabinę. I ona nawet skubana ma takie blaszki i one się takie zaczepiają elegancko. Robocie na kolei, miło płynie czas,
Dobra, dach trochę zapyział. Od deszczu jest taki, szary, nieświeży, ale to impregnat sprawę załatwi. Zaraz tu włazi małżonka i on tam nakręcimy trochę z dołu. No i dokupiłem impregnat i będzie smarować trochę łatwiej od góry, ale powierzchnia jest spora, bo tu jest dobre 20 metrów kwadratowych do szmarowania. Dokupiłem dwie baniuszki impregnatu. Niestety nie było małych, więc były 10-litrowe, ale cena była, wychodziło tam dosłownie kilka złotych mniej na całości, więc nie jakaś tam mega oszczędność niestety, ale ten sam kolor przynajmniej. Dokupiłem dwie, mam jeszcze jedną, tą 4,5, więc teoretycznie zobaczymy, ile starczy, żeby wiedzieć, którą oddać w razie czego, czy piątkę, czy dziesiątkę. Więc teraz otworzę dziesiątkę, zobaczymy, na ile nam starczy na pomalowanie dachu i tych brakujących elementów, plus podejrzewam na drugi raz część się uda i wtedy zobaczymy, ile się uda pomalować na drugi raz i zadecydujemy, czy otwieramy piątkę, czy drugą dziesiątkę i co oddajemy, bo oddanie to zawsze pieniądze do przodu. Ej, zanim się zorientowałem, jak ty tam wlazłaś? Ty już tam jesteś? Przecież ja miałem ci pomóc, jakie to były emocje. Nie dało się wejść. Tam tylko musisz uważać na brzegach, bo tam są śrubki powkręcane. One wystają, więc do dachu je trzeba będzie uciąć. Nie. Nie wiem, czy mam stąpać po tym, gdzie jest belki. Nie, one są tak gęsto, że nie sądzę, żeby przy twojej masie cokolwiek się tutaj wydarzyło. Przelałem ci do starego wiaderka, żebyśmy mogli malować jednocześnie, ja na dole, ty na górze. Nie, ja bym się przesuwał z zadkiem, tak. Masz tutaj prezent. Pędzelek. Moi drodzy, protip na malowanie śmierdziuchami. Jeśli chcecie zachować pędzle na następny dzień, zamknijcie je w pustej puszce po farbie albo na dnie, jak jest trochę. Zamknąć, nie wyschną. Są jak nowe. Tylko musisz tam sobie zacząć od frontu, nie? Żebyś nie utknęła tak jak mój dziadek. Pradziadek. Pradziadek, może nie znasz tej historii. Pradziadek malował podłogę w starym domu olejną farbą na pierwszym piętrze. I malował od drzwi do okna. I z rodzinnych opowieści jest tylko potem krzyk pradziadka, wołał babcię, 2 godziny nie słyszała. I siedział w oknie. Ratunku. No otwierał okno, nikt go nie słyszał. Rozumiesz? A z pierwszego piętra no raczej ciężko zeskoczyć starszemu człowiekowi, no. Ja bym miał problem z zejściem z pierwszego piętra, co dopiero starszy człowiek. No, smaruj, smaruj. Oj, se widzę, nowe rękawiczki wzięłaś. Bo po co używać stare? No i leć. Żeby nie było, ja to jestem cwaniak. Bo ja tak aparatem to sięgnę. O, i bardzo ładnie. Smaruj i lecimy. Dobra. No to co? To ja smaruję na drugi. To, co tutaj jeszcze nie zostało wysmarowane, i lecę na drugi raz już tutaj. Rozlałem z tego wiaderka. Tu mam trochę więcej jak połowę. Lecim na Szczecin. Na drugi raz leci jak rakieta, naprawdę po tym, co już było zaimpregnowane i dobrze zaimpregnowane, no to leci po prostu raz, dwa. Tutaj trochę mi się rozjechał kolor, ale to tylko minimalnie, bo chyba znowu z dna wziąłem nierozmieszane, ale to tam się nie przejmuje, to tak fajnie przechodzi różne kolory, więc jest całkiem nieźle. A jeszcze zobaczymy, jak wyszło na dachu. O, elegancko. Francja, elegancja. O, jesteśmy. Całkiem nieźle. Już jest suche nawet. Więc tak naprawdę jeszcze z godzinka i małżonka włazi i maluje dalej. Na drugi raz. I już wtedy będzie gotowe. Ja znowu jestem piękny, umalowany, ale to taki urok, jak się maluje o tak do góry i wszystko na ciebie leci. W każdym razie dokończę, wysmaruję i podsumujemy, ile poszło, jak się malowało i czy fajnie wyszło.
Wiecie, co to znaczy oszczędność? Oszczędność to znaleźć pełne wiadro, już jest otwarte, ale nie było otwarte, takiego oto impregnatu, co prawda woskowego, do jedna warstwa, co prawda orzech, ale nie jest to problem, i na drugą warstwę, żeby nie otwierać kolejnego opakowania impregnatu Widarona, tylko móc oddać 10 litrów, to dach pomalowaliśmy tym. Trochę przeterminowane, ale co tam? Kto tu będzie na taki kolor zwracał uwagę? Jeszcze małżonka brzegi smaruje, ale to już Widaronem. A tu nikt nie będzie na to patrzył, dlatego że tam leży, tu jej kawałek widać, blacha. Więc blacha tu pójdzie i tego w ogóle nie będzie widać. Ale robota zrobiona. Julio! Julio! Halo! Julio! Dodasz mnie do przyjaciół na Insta? Rzuciłaś mi rękawice? Ja to popamiętam. Zapamiętam. Ja ci powiem, że w pomysłach to przerośliśmy samych siebie. Teraz ona wygląda naprawdę luksusowo, ta wiata. Jeszcze tylko tu brakuje napisu Mr. Sanders, jak w Kubusiu Puchatku. I by było elegancko. Ale pomysłowość nie zna granic, więc może wyryjemy tutaj. O, zaciek, zaraz poprawię. Ale fajnie, naprawdę. Taka fajna struktura się zrobiła. Tu jest wszystko pięknie pomalowane, widać szpary. A to trochę się drewno rozeszło, ale to nie jest problem, bo przecież blacha tu pójdzie. Nie no, jest super. Naprawdę mniamuśna jest teraz wiatka. Taki kolor, kurczę, szaro-brązowy. Naprawdę to całkiem nieźle wyszło. Może tu w słońcu będzie lepiej widać. O, takie coś, nie? Nie wiem, na ekranie może to będzie wyglądało inaczej. Natomiast tak jest super. O, jak ładnie. Bardzo ładnie. Ja sam nie wiem, jak wyglądam, ale małżonka mówi, że wyglądam gorzej niż dnia poprzedniego, także musicie mi wybaczyć, że wyglądam tak, jak wyglądam, ale jak się maluje do góry, o, jaka ręka ładna, znowu będę dzisiaj się moczył w wannie. O, poleżeć w ciepełku w wannie to jest coś. W każdym razie, podsumujmy malowanie. W dwie osoby, bo malowaliśmy to w jakieś 10 godzin, 6 wczoraj, 4 dzisiaj. Na dwa razy, plus dach też na dwa razy, więc myślę, że wynik całkiem niezły. Oczywiście dużymi pędzlami typu ławkowiec, inaczej byśmy tego długo i namiętnie malowali. Ktoś zapyta zapewne, dlaczego nie użyłeś agregatu czy pistoletu takiego elektrycznego. Powiem wam szczerze, przymierzałem się do tego, chciałem to kupić 200-300 zł, takie najtańsze, najprostsze, z takim rzadkim impregnatem wodnistym powinny sobie poradzić. Ale stwierdziłem, a szkoda kasy, to już lepiej raz na jakiś czas posmarować tym pędzlem i też tragedii nie ma. Zwłaszcza, że to jest zaimpregnowane na kilka lat. Tak liczę przynajmniej, że to jest zaimpregnowane na kilka lat, więc jest ok. Jakbym takie rzeczy częściej robił, to może bym kupił. Ile poszło finalnie impregnatu? 3 puszki 4,5 litra. Jedna puszka 10 litrów i połowa wiaderka 4-kilowego. Tam jest chyba 4 kilo było tego impregnatu takiego woskowego, który wam miałem przeterminowany lekko z jakichś swoich tam zapasów. Chyba kiedyś plac zabaw malowałem tym. Więc tyle poszło sprzętu. Wydałem na to 300, 200, jakieś 550 zł myślę, że taka impregnacja. Tak, 550 z pędzlami powiedzmy. No, wasza robota jest bezcenna, więc tyle to kosztowało. Oczywiście to był mój amatorski sposób. Pokazałem, jak ja sobie poradziłem z tym problemem. U was niekoniecznie musi się to sprawdzić. Czytajcie zawsze instrukcje impregnatów. Nie musicie kupować takich drogich. Możecie kupować i droższe, i tańsze. Co kto lubi. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. A teraz spróbuję pomóc małżonce zejść z dachu. Teraz trzeba złazić i kończyć tę robotę.